Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Peglina. Tak więc rozpoczynamy sobie gierkę. Pierwszy albo któryś tam. Więc tak, na początku mamy artefakty, do wyboru wybieramy sobie artefakt, czyli jakby do naszych kulek dodatek. Tak więc po każdym przeładowaniu zyskujesz mięśnie 2. Twój celownik jest dłuższy i pokazuje, jak odbija się kulka, albo co 4 odnowione plansze zyskujesz losowo jedno mięśnie lub jeden zadziorność. Mięśnie dają wszystkim kulkom dodatkowy kryt, a zadziorność daje wszystkim kulkom dodatkowe obrażenia, takie zwykłe. Okej. Okay. W każdym przeładowaniu zyskujesz mięśnie 2, to może być nie najgorsze, ale też może to być. Odnowienie planszy. Ja bym wziął to. Książka jest spoko. Dobra, mamy tutaj planszę, będziemy sobie te plansze przechodzić. Mamy 3 piętra. Pierwsze piętro to jest las, drugie piętro to jest zamek, trzecie piętro to jest... Coś tam, nie wiem co to jest, ale jakieś tak ciemne takie, ciemna jakaś komnata zła. Więc ogólnie zaczynamy sobie gierkę, tutaj mamy paliki, paliki takie to są coiny, takie paliki to są kryty, takie paliki to jest restart mapy. Tutaj mamy zwykłe obrażenia, tutaj obrażenia z krytem, mamy tutaj przeciwników, pode mną też są przeciwnicy, którzy będą się tutaj respić. O co chodzi w tej gierce? Właśnie tłumaczę. Dobra, więc tak, uderzamy sobie tutaj, ta kulka będzie się teraz odbijać. No niestety w kryta nie trafiło, ale 46 obrażeń zadaliśmy, przy okazji zyskaliśmy coiny. Coiny będą nam potrzebne do regenerowania zdrowia oraz do ulepszania naszych kulek, bądź przy okazji sklepu, na przykład który jest tutaj, będziemy mogli kupić za 50 coinów artefakty albo jakieś kulki. Dobrze, w takim razie rzućmy sobie tutaj na kryta. 6 obrażeń, no to fajnie. Dobra, tutaj jest sztykulet, który zadaje 7 obrażeń, kiedy trafi w kryta. Więc spróbujmy trafić w tego kryta. O, dobra, trafiliśmy. 14 obrażeń, jest ok. Dobra, rzucamy teraz w ten sposób. 12 punktów obrażeń. Trzeba teraz uderzyć w ten reset, żeby zresetować planszę. Żeby po prostu tutaj lepiej się nam żyło. Nie doleciało do kryta. Dobra. Teraz sobie odbijmy tutaj, mamy krycika, 33 punkty obrażeń, tyle nam w zupełności wystarczy, przy okazji jeszcze reset wpadł, więc milusio, 84 punkty obrażeń. Ale co, co ja ogarnę? O, nie rozumiem, dobra, mamy 46 coinów, dodatkowo jeszcze trafiliśmy resecik, to jeszcze trochę przeleci ta kulka, 93 obrażenia. Usuńmy sobie tę jedną kulkę i spróbujemy uderzyć sztykuletem. Tykuletem spróbujemy uderzyć sobie, tak jakoś fajnie się odbić. O, to się odbiłem, kurde, rzeczywiście. Dobra, zadał mi jakieś obrażenia. Tutaj mamy resecik. Oj, żebym się nie uderzył w kryta, no. Dobra, 66 punktów obrażeń, jak na złość, kurde, 2 HP. Ała, ała, ale ból. Chyba dostawałem hity. Dobra, rzućmy na reset. No i fajnie. O, i teraz zadamy pewnie, kurde, 150 punktów obrażeń. 87, no zabiłbym tego drugiego, no. Ale głupie. Dobra, rzućmy na kryta. No, liczyłem na to, że jeszcze jakoś tak się odbije na ten reset, ale widzę, że bezpośrednio muszę rzucić w reset, żeby to miało jakikolwiek sens. Dobra, no 60 punktów obrażeń, 68 punktów obrażeń powinno nam się w zupełności udać. Mamy to. No i super. Okej, co sobie tutaj zrobimy w takim razie? Mamy wrażlikula. Co drugi uderzony kryt nakłada jedno wykolegowanie. Okej, okay, okej. Okay. Czy chciałbym pójść pod kryta? Chyba niezbyt. Chyba niezbyt. A ja bym tutaj żadnej z tych kulek nie brał. Chyba że kauczuk. Ale kauczuk będzie tak, kurde, latać. A spróbujmy wziąć kauczuka. Jeszcze nie grałem na kauczuka. Może od razu go ulepszymy. A co ja sobie będę żałował? Dobra, w którą stronę chcemy pójść? Szczerze powiedziawszy, chyba bardziej w lewo. No, ja bym poszedł bardziej w lewo, ale jeśli pójdę w prawo, to nic się nie stanie. Zbieramy sobie coiny. Ała. Mikrofala, sorry. Dobra. A może być i prawo, nie ma problemu. No bo jak z koła lecą szoty, to notujesz, żebym jak wrócę mogła... Tak, albo ty, albo Gabor. Zależy, czy Gaborowi uda się do mnie przyjść. Że tam, no pierwszy cel jest 2000, żeby Gabor właśnie przyszedł i żebyśmy zrobili dank streama i przy okazji wtedy możliwe, że będą te szoty.
Ile brakuje do koła? Teraz 95. Dobra. Dobra, mamy to. Kolejne się tutaj respią. Jeszcze 3. Teraz już 1. Resetujemy i ta kulka będzie się trochę nam odbijać. Okej, okay, fajnie siadło. Tyk, zabijamy, jeszcze jeden się pojawi. Mamy zadziorność, okej, okay, czyli dodatkowe obrażenia za zwykłe. Dobra, polećmy tutaj. O, tak średnio to siadło. Dobra, sztykulet, odbijmy od kryta. No i dobra, a jeszcze nie wygrywamy. Ale to w sumie nawet lepiej chyba, bo teraz sobie polecę jeszcze tutaj coina, sobie odbiję, kolejny coin, trzeci coin. Dobra, to są 3 dodatkowe coiny. I jeszcze uda mi się kolejne zdobyć. Okej. Okay. O, jeden, drugi. 2 coiny, może być. Okej, okay, coś tutaj ciekawego. Odbierze planszę, gdy wystrzelona. Zamienia co 8 palik uderzony w reset. Nie aktywuje resetów, gdy uderzy. Chyba niezbyt. Dobra, ja bym tutaj nie brał. Jak daleko mamy sklep? Niedaleko, dlatego nie wydawajmy pieniędzy zbytnio. I polećmy sobie na lewo. Co tam, Junior? Tak, o 19, no właśnie. Wiesz co? No co tam? Tak, tak, git, git. Według planu wszystko. Dobra. Witaj, witaj, Junior, siemanko. Sam sobie nakryta. Git. To 5 obrażeń, no i super, zabijamy sobie jednego przeciwnika. Okej, okay. Tutaj też nakryta rzucimy. Może ja bym rzucił w reset. Resetujmy to. Trochę coinów zebraliśmy. Problem jest taki, że właśnie na tej mapie są tak bomby poukrywane i to jest denerwujące strasznie, bo żeby się do nich dostać, to jest naprawdę dramat. Okej. Okay. Rzućmy na kryta. Może jakoś się też przebije do tych bomb. No też zresetowałem mapę, to tak nie do końca się przebije. Aha. No nieźle, a mnie nie widzisz, ale sad. Dobra, rzućmy tego, teraz tego kauczuka. Dobra, w końcu, dobra, bomba siadła. Zajebisty jest ten kauczuk. Kolejna bomba? Nie, oczywiście, że nie. Komu to potrzebne? Dobra, teraz mogę rzucić bezpośrednio na bombę. Tutaj tak naprawdę przeżyje tylko jeden szlam. A już chyba żaden nie przeżyje. Dobra. No cóż. Wektulka tak średnio mnie interesuje. Dobra, 73 coiny. Zostawmy sobie te pieniądze. Lecimy sobie na sklepik. Sklepik będzie, no teraz obojętnie gdzie pójdę, więc dlatego rzucimy sobie w środek tutaj na coiny. No i fajnie. Hej Katrin, siemanko. Dobra. Tak, aby podnieść kowadło. Minus 4 HP, ulepszy sobą kulkę. Jest duża szansa, że ulepszymy znowu kamień. Ale też jest szansa, że ulepszymy kauczuk. Ulepszam. Kamień. Asad. Odejdź. Dobra, idziemy na sklepik. Nie odbij się jakoś strasznie, proszę. Dobra, nie odbiła się. Dobra. Co mamy tutaj? Aktywowane resety i kryty też liczą się do obrażeń. Przeciwnicy nie dostają dodatkowej tur podczas pierwszego przeładowania. Leczysz 6 za przeładowanie. Odbicia od ściany liczą się do obrażeń. Jest medykulka, to jest OP. Ja ją bym od razu bym ją wziął. I co, czy chcemy coś z tych rzeczy? Chyba nie. Ja bym usunął kulkę, usunąłbym kamień. Dobra, nie wychodzimy ze sklepu. Gdzie teraz chcemy iść? Ja bym poszedł w lewo, żeby zdobyć 2 artefakty. Dobra. Idziemy tędy. Dobrze, super, super, udało się. Fajnie, fajnie. Dobra. Weźmy tutaj jakoś w środek. No to fajnie, żebym uderzył, no.
Świetnie mi wyszło. Dobra, teraz tak. Kauczuk. No dobra, no to lecimy w środek. Okej, okej, okej. O, dobra. Zabijamy jednego. Dwie bomby są aktywowane. Medykulka, dobra. Użyjemy sobie tej medykulki. No i zobaczymy, ile się wyleczymy. Oj, dwie bomby siadły. Spoko. No i 25 wyleczenia. Mega proste. Super. Medykulka jest fajna. Lecimy na coiny. Okej. Teraz mamy sztykulet. Lecimy na kryta. No, powinniśmy go zabić. Super. No i zostaje nam jeden przeciwnik. Tak naprawdę możemy tutaj rzucić trochę bardziej na coiny. Żeby rzeczywiście zebrać ich troszkę więcej. Jeszcze dodatkowe 6 coinów może być. Okej, trochę mi zadało obrażeń, ale to rzucamy sobie tutaj na reset. Kauczuk się tutaj trochę poodbija, przy okazji jeszcze nabije nam kilka coinników. No i będzie zacnie. Dobra. To nic ciekawego, bulwark mnie tutaj raczej nie interesuje. Ulepszymy sobie kulkę. Można ulepszyć kauczuk na trójkę, to może być fajne. No i kontynuujemy sobie dalej. Teraz idziemy sobie na tutaj lewą stronę, gdzie czeka nas artefakt do wzięcia. Tutaj mamy elitkę, pójdziemy potem na elitkę. Ser jest fajny. Dobra, weźmy ser. Tutaj szczerze powiedziawszy obojętnie gdzie pójdę, dlatego rzucę w środek i spróbujemy aktywować te bomby. No, nie aktywowałem, ale przynajmniej spróbowałem. Trzeba próbować. Bomby zadają plus 10 punktów obrażeń. O, no, no i ja bym to wziął. Okej, teraz bym poszedł w prawo, więc ja bym tutaj bomb nie ryzykował. Jak zbijemy te wszystkie bomby, to dostaniemy artefakt dodatkowy, ale... Nie zbijemy. Dobra, mamy elitkę. Usuńmy tam jedną piłkę. I weźmy sobie teraz, rzućmy kauczukiem. O, okej, okej. 120 obrażeń. No, 144 obrażenia, spoko. Dobra. 42 obrażenia. Resecik też wleciał. Mamy tutaj krycika. Kurde, szkoda, że że nie wleciało w środek. Jakby wleciało w środek, to by było mega OP. 426 jeszcze zostaje. 396. Wrzućmy tutaj w środek. Aj, dupa i wyleciała. 21 obrażeń. Mamy przeładowanie. Auć. Usuwamy jeden kamień. Rzucimy tutaj. Tak, rzucimy tutaj, no. Po jeden obrażeń dostajemy, to nie jest taki tragiczny wynik, dlatego nie martwię się jakoś super bardzo. Spróbujmy to jakoś odbić. O kurde, nie mogę tam w środek wlecieć. A on z jaką ekipą? No, a jaka została ekipa? Toż kurde... Były już jakiś miesiąc temu ostatnie nagrywki z ekipą streamerską. Okej, kontynuujemy. Wrócimy w reset. I akurat będzie idealnie w środku. O, tylko bardzo szybko się tak odbił, że już nie jest w środku. Dobra, dodatkowe. No, 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 130 obrażeń. No i teraz trzeba rzucić w te bomby. Oj, zginęli. Sadgę. Dobra, sztykulet. Dobra, to może jednak jeszcze nie w bomby. Chociaż sama wybuchła, to git. No i dobra. Wygrywamy. Jąknie. Dyniulka. Zamiast opuścić planszę, ta kulka wróci na jej górę raz. Hmm. Ale słabe obrażenia bije. 1-2 zaledwie. Ulepszmy sobie jakąś kulkę. Może ten sztykulet ulepszę. Chociaż... Gdzie mamy sklep? Zaraz mamy sklep. Ja bym nie robił nic. Kontynuujemy. Dobra, mamy tutaj dodatkowo gałąź. Kiedy nakładasz ciernie na przeciwnika, no ale nie nakładamy cierni na przeciwnika. Zakulerzenie zwiększa się co turę zamiast zmniejszać się. Uuu, to by było OP, gdybyśmy rzeczywiście szli na trutę. Zakulerzenie to truta. Dobra. Wytwarzasz dwie monety, kiedykolwiek plansza jest odnawiana. To jest fajne. Bierzemy to.
Ale wiesz, no właśnie mówię, że może być jeszcze Gabor, wiesz? Poczek. Gabor, który będzie te szoty robił. Dobra. Dobra. Co teraz? Teraz to nie ma sensu, pójdziemy tutaj w kryta. O, to fajnie. Fajny kryt, polecam serdecznie. Kryt, kryt. Na raz wszystkie, ta no. Świetny pomysł, świetny. Dobra, kauczuk, lecimy. Nasza impreza. Ale fajnie. Dobra. Leży. Jeszcze muszę w jakąś bombę rzucić. Rzućmy tak. Aj, no liczyłem na bombę. Ale gówno, no jeszcze jeden HP mu zostało, no. No. Wow. A, umarli. Peka. Dobra, odbijmy to tak, żeby odbiło się od bomby. Dobra, no i super. Pięknie. Ulepszamy kulkę. Nie, tak jak mówiłem, najpierw sklepik. Nic nie robimy. Teraz tak, sklep jest tutaj. Fajnie by było jeszcze zdobyć 4 coiny. Dobra. Jest, dobrze. Plus 7. Możemy 2 artefakty kupić. Walki zaczynają się z 5 dodatkowymi coinami. Jesteś odporny na obrażenia z ataku podczas przeładowania. Transza zawiera 3 dodatkowe te bomby. Ja wziął bomby dodatkowe. I ta kulka jest fajna. Dodatkowe coiny też są spoko. A to tak średnio mnie interesuje. To na YouTube idzie. Dobra. Weźmy chyba dodatkowe coiny. Albo tą... Dobra, kulkę weźmiemy, no. Mogłem w sumie jeszcze usunąć jedną kulkę. Kurde, belka, nie ogarnę. Ojeju, jaka tragedia. Miała być elitka. Miała być elitka. A, wyszło gówno, dobra. No mogłem kamień jeden usunąć w sumie, jak tak teraz sobie myślę. Ale no cóż. Już trochę za późno. Na takie myślenie. Dobra. Hit. Kolejne 2 bombki. No i fajnie. Jeszcze sobie na coiny rzucimy. Chociaż kauczukiem to ciężko na coiny rzucić. Dobra, 2 wpadły. Dobra, 4. 6. No jest. Dobra, git. Musisz płacić za usuwanie kuli? Tak. Zwiniulka. O, piorun kulisty, naprawdę zajebisty. Oczywiście, że biorę. Biorę, ulepszam od razu piorun kulisty, zajebisty. Dobra. Idziemy na coiny tutaj. Próbujemy przynajmniej. O, to sobie poszedłem. Dobra, jeszcze raz tak pójdziemy. Świetnie mi idzie. Teraz w końcu tu wlecę. Dobra, super. Git. Zebraliśmy trochę coinów. Dobra. Polećmy pod tę bombę. Nie lubię tego szlamu. Zrobimy jedną kulę. Dobra, i lecimy tak. Okej. Powiedzmy. Aktywujmy bombkę. Dobra. Coś tam zadaliśmy. O, i będzie ciężko go pokonać. Też mi zadaje powoli te obrażenia. Dobra, kauczuk, ty musisz się tutaj poodbijać, ziomeczku, słuchaj. Chociaż on się nie odbije, na tej mapie w ogóle ten kauczuk jest tak useless. 96 obrażeń. Dobra. Ryt, siad chociaż. Zaraz 100 obrażeń. Coś tam klepiemy. Ała.
Odbijmy to od bomby. Dobra, dwie bomby już są na tyknięcie. Dobra, rzucimy teraz na bombę. Ajajaj, już mnie połknął. Ajajaj. Chyba będzie średnio, widzowie. Coś czuję. Okej, okay. Dobra, może ten piorun mnie uratuje. 240 HP. Kurde, zabiorę ten. Koło. O, 240. Oj. Dobra. Kurde bela, na reset. Ciężko to idzie. Krytyk. No, 68. Ajajaj, dwa rzuty mi zostały. O. 40, muszę rzucić za 41 tym. Ja pierdzielę. O! 45! O kurde, bela. Ale ledwo. Dobra, bierzemy kolejny pierun. Ulepsz kulkę. Ulepszamy sobie piorunulkę. Ulepszamy kolejną piorunulkę. Dobra. Wszystkie bomby zmieniają się w czerwone i zadają dwa razy więcej obrażeń przeciwnikom. Problem jest taki, że te czerwone bomby zadają również obrażenia nam. więc ogólnie... No nie wiem. Wszystkie ataki zyskują plus 2 za... Ale liczba twoich odrzuceń kulek jest zmniejszona o 1. O kurde belka. No też fajne. Ale ja bym wziął te bomby. Hej Zuzanna. Nie no. Śmieszne są bomby. Uważam, że są bardzo przydatne. Tym bardziej, że mamy o 3 bomby więcej ogólnie zawsze na mapie. Dzięki naszemu poprzedniemu. Okej. Okay. Jomeczkowie. Dobra, to będzie mega proste. A piorunulka, kurczę, tutaj robi robotę. Dobra, super. O, tak, zrobiła tak bardzo robotę, to chyba nie. Ale ogólnie, no to co, rzucimy teraz na kryta. Więc na pewno jeden przeciwnik albo nie zginie. Chyba nie zginie. Już. Trochę się pośpieszyłem. Dobra, rzućmy tutaj w tę bombę może. Usuńmy tą kulkę i rzućmy tym. Dobra, git. No i dobra. Bomby tutaj już ogarną resztę. No i fajnie. Mapę sprawdź. Dobra, no w sumie racja. Powinniśmy pójść chyba w prawo. No tak szczerze to nie robi mi aż takiej dużej różnicy, ale chyba w prawo będzie troszkę lepiej. Ulepszymy sobie tą kulkę. No i jazda. Rzucimy na coiny. Więc no ogólnie, no mówię, nie robi mi to takiej różnicy. Okej. Okay. Dalej lecimy na coiny. No to wszystko zrzuciłem. Tutaj wrzucimy. Ta, dobra. O, może iść być w lewo, no. No cóż, jest tak jest, widzowie. Ciężko było tam się przebić. Dobra, kauczuk. Jazda. Okej, okay, slime się trafił. Slime, który zamiast iść w naszą stronę się cofa. Nie zdążymy go zabić, nie ma szans. No chyba, że bombą. Ej, bombą go zabijemy, no. Chyba, że on już... O, łatwo. On nam daje coiny. Na mapie. Dobra. Okej, okay, zbieramy coiniki. Dobra, no to teraz już ginie od razu, bo ta bomba zadaje bardzo dużo punktów obrażeń. Ulepszymy sobie naszą kulkę. To bym ulepszył. To możemy ulepszać w nieskończoność ogólnie, więc będziemy ją ulepszać i ulepszać. Dobra, teraz tak. Ja bym rzucił na coiny. No, za dużo nie zebraliśmy. Można było dużo lepiej rzucić to. Ale cóż. Wiem, że się uda. No dobra. Okej. Okay. Tutaj z dwóch stron się od razu bije. Lustrzane odbicie, tak zwane. Dobra. Tutaj rzucamy i też dostajemy obrażenia. Jazda. Liczyłem na jakąś bombkę. No jeszcze może wpaść.
No, wszystkie aktywował. A da, no nie, no aktywował wszystkie, ale przeleciał obok, no. Dobra. Ryd zasiadł. Dobra, wygrywamy to. Pięknie. Teraz lepiej, żeby nie aktywował bomby, ale cóż, no. Teraz dostaniemy po 3 obrażenia jakby. Ja bym się wyleczył. I ulepszymy sobie tę kulkę. Jak, jak. Dobra, rzućmy też przy okazji na coiny. O, elitka. No ja bym poszedł na elitkę. Dla, że jakoś się odbije. Ja bym chciał bardzo elitkę. Okej. Oko. I rzućmy tak. Dobra. Resecik przy okazji siadł. No i spoko. Czekam aż wyjdą kolejni przeciwnicy. Dobra, wyszedł kolejny. Dobra, to już chyba trzeba rzucić się tutaj powoli na bombę, żeby jakąś aktywować. Dobra, resistery. No. Teraz rzucimy jeszcze raz na bombę i tyle. I tyle z ich widzieli. Dobra, wyszedł boss, który ma tutaj być zagrożeniem dla nas. Bajajo. Ta plansza sobie padła. Dobra, mega dobra kulka. Lecimy sobie tutaj. O, tak. Powiedział, że to tak się poszło. Dobra, wywalona bomba. No to wszyscy już umierają. Już więcej bomb lepiej nie aktywować. Dobra. Dobra, git, git, git. Przywołuję jeden kopii następnej kulki w twojej kolekcji. O, zależy, co by mi się trafiło. Nic ciekawego. Ulepszamy ciebie. 5-10 już zadajesz. Uleczmy się przy okazji. Trochę mi zadaje to obrażenie jednak. Tego nie chcę. Z każdy 30 uderzony palik zmienia się w bombę. Okej, okay, ja bym to wziął. To nie tak, że zaraz kurde zginę od tych, tej ilości czerwonych bomb. Nie no, co ty, co wy widzowie? Dobra. No to jazda. Witaj troleku, siemanko. Dobra, usuńmy sobie kamień. Dobra, aktywowana bomba. Dobra, to wszyscy sobie giną. Na mapie. Super. Mega OP są te bomby. Jeszcze ten dostał z piorunka. I mogę usunąć jeszcze kamień. Dobra, odbijmy kauczukiem. Ja pierdziel, ale leci. Ajaj. Leci, leci. Ja pierdziel, co się tu dzieje na tej mapie. Ja pierdziel. Halo. O nie, ja zginę od tych bomb. Ale, ale kiwka. Ja zginę od tych bomb. Ja pierdolę. Ja. Przypał troszeczkę. No medikulka by się przydała, ale no cóż. Jest jak jest. Aha, dobra, git w sumie rzuciłem. Nie, 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 nie chcę kolejnego kauczuka teraz. Trzeba było się wyleczyć, bo ja tu zginę, mówię wam. Dobra. Na kryta przydałoby się rzucić. Dobra, mamy to. Dobra, wystarczy, że aktywuję jedną bombkę. Tak, i ten pierwszy się wywali. Oj, nie tak, chciałem rzucić. Ale dobra. No cóż. Nie było to dobrze w moim planie. No muszę dwie bomby aktywować. Będzie przypał. No dobra. Dwie bomby, dwie, rozumiesz kauczuku? Dwie. Tylko dwie. Już wystarczy, już wystarczy. Możesz spadać, możesz spadać, nie? Dobra. Ja pierdzielę. To jest przewalone. Leczymy się. Dobra, ulepszamy jeszcze tę kulkę. I teraz co? Teraz... Brawo. Dodatkowe jakby dostajemy jeszcze. Jeden darmowy pokój. A ten kauczuk tak ma.
Minus 50 KP plus specjalny relikt. Nie ma nawet takiej opcji. Przecież ja tak zginę zaraz, kurde. Chyba w lewo lepiej. Chyba jednak w prawo lepiej. Taki był plan. Właśnie myślę nad horrorkiem. Pisałem do Gabora, czy będzie o północy. Bo mam taki jeden horrorek we dwójkę, taki podobny coś do Fasmu, żeby zagrać. Może będzie zawierać się dodatkowy kryt. Zrobiłbym dodatkowy kryt. Dobra, idziemy w prawo. No nie wziąłem, no przecież ja zginę tutaj. A po co ja poszedłem do sklepu, przepraszam bardzo. Jestem głupi. A nie, bo ja miałem pójść w ten. Dobra, nieważne, nie było tematu. O! Oczywiście o jeden za każdy aktywowany 15 palik. Dobra, bierzemy to. Oczywiście, że tak, nie ma innej opcji. Tego nie weźmiemy. Tyś głupi. Nieprawda, ja nic nie wiem. Dobra, walka jeszcze. Dobra, rzucamy. Dobra, leczymy się, fajnie. Dobra, cyk. Bierzemy sobie kamień. Lecimy teraz tak. Oho, i się bomba aktywowała. No to po gierce. Dobra, leczymy się i idziemy na bossa. Witaj, Lesmil, siemanko. No właśnie, my planujemy grać, raczej planujemy. No, odebrałem sobie taką gierkę, nazywa się Lurch. To jest takie właśnie podobne do Fasmo. Teraz rzućmy tak na monety te dwie. Postarajmy się. O, to rzuciłem. No dobra, zebrałem w sumie. Dobra, spoko. Jest okej. Tego bossa pokonamy bombami głównie, myślę, ale dam radę. Muszę na początku od razu w bomby lecieć. Ilość tych bomb jest niepokojąca na tej mapie. Jest to bardzo niepokojące. Fajnie, fajnie tak po sobie zbić na hita prawie pół HP. Fajna sprawa, usuńmy tę kulkę. Jakoś kryta tutaj trafić. Dobra, mamy kryta, super. Za 50 obrażeń. Dobra, rzućmy to jakoś tutaj może w stronę resetu. Dobra, to ta kulka i tak zadaje sporo obrażenia. Okej. No ja tu zginę zaraz, no. Dobra. 2200. Ta ilość bomb aktywowana jest niepokojąca. O! O kurde, bela, ulepszamy. Dalej w ciebie lecimy. Tylko uletnie. Dobra. Leczyć się nie leczymy. Co my tu mamy? Tego nie chcemy. Wszystkie kulki otrzymują plus 0 plus 4 do obrażeń, ale plansa zawiera jeden mniej reset. Każdy strzał ma plus 1 multikulkę, ale ataki dostają minus 2 minus 2. Kusi. Tylko tak, jak to wygląda z moimi kulkami? To będzie zadawać jeden nakrycie. No kauczuk będzie zadawał sporo. To będzie zadawało sporo. Podwójne. A to nic nie będzie zadawało. To bez sensu. Ale kielich minus jeden reset. Kurde belka. No dobra. Spróbujmy. Na jednym resecie. Zamek ukończony. Lecimy do trzeciej krainy. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. Dobra, usuńmy tę kulkę. Lecimy dalej. Dobra. Oho, idą mi wpierdzielić. No to lecimy. Jazda! No i peka. Ulepszamy kulkę.
Ciebie ulepszymy. I jeszcze raz ulepszymy. 22 na krycie to już bije. Mocne, mocne. Zbieramy coiny. Oko. Co to mapę przejść w 7 minut? Nie wiem, czy to mi się uda. Chcemy robić speedrun, widzowie. Jest umówione na 19. Trzeba robić speedrun. Musimy, kurde, trafić w tego. Bombki. Dobra, jedna bomba trafiona. I spoko, damy radę. Bum, bum, to ogarniemy. Ała, ała. O. Dobra, mamy bombkę. Dobra, wygrywamy, super. Uf, pięknie. Ulepszamy kolejną kulkę. Cyk. I lecimy dalej. Wyleczmy się do setki. No, musisz ogarnąć, kotek. A mnie nie spojrzałem. No, w prawo lepiej. O, dobra. Odbijmy się jeszcze tutaj. Dobra. I lecimy. I lecimy. Hej. Dobra, git. Halo? No. Dobra. Mniejsz autoobrażenia od kulek o 50%. Za każdym razem, gdy odświeża się plansza, leczę. Mamy mniej resetów, ale mimo wszystko bym wziął. Tutaj bym poszedł w lewo. Zawsze może mi to uratować dupę, ten jeden reset. Kauczuk. Cóż. Ajojajo. Nie wiem, czy tego chciałem. Powiedzmy. No jakim prawem? No nie. Chciałem przemykami wywalić. Zbierałem te kojniki. No dobra. A, teraz rzucamy sobie w bombkę i kończymy to. Po co dostawać obrażenia dodatkowe? Ta. Bio było. O, jeszcze jeden. No tak, jeszcze dwóch nawet. Dobra. No i fajnie. Miło było. Kolejna korun pionu kulisty. Naprawdę zajebisty. Tylko się wtedy nie wyleczę. A wyleczyć by się przydało. Ale wziąłbym pionu kulisty. Naprawdę zajebisty. Idziemy w lewo, bo chcemy na elitkę. Pięknie. Pierun. Pieruny jaśniste. Bomba wybucha po jednym uderzeniu. O, będzie zabierać jeden dodatkowy reset. Dobra, to wyrównamy to. I bomba wybuchająca po jednym uderzeniu jest mocno ryzykowna w moim przypadku. O, nie. Ja muszę cały czas resety trafiać. Żeby pojawiały się rzeczy na planszy. Musi się jakaś bomba pojawić po prostu. Hit. Dobra. To mi zadaje sporo obrażeń. Kurde, jakaś bomba się pojaw, co? Będzie dramat. Ajajaj. Tutaj jakbym miał z jednym resetem, powiem, że byłoby ciekawie. Kurde, belka. No nie wygląda to dobrze. Aha! Ale skam! Fajna bombka. Dawaj, co? Dawaj. No jest niedobrze. Resecik kolejny. O! No serdecznie!
A bomba mnie uratuje. Dobra, no i klasa. Dzięki. Matrioszkulka! Oj tak, jest! Wyleczymy się. Oj tak, tak, od razu ulepszamy. Ataki zyskują minus 1 plus 1 za każdy raz, za każdy kryt na planszy. Wcześniej wyrzucone bomby mogą się odświeżyć. Bomby zadają plus 15 obrażeń. Ja bym wziął plus 15 obrażeń. Dobra, i lecimy sobie na prawo. Cokolwiek w sumie. Matrioszkulka jest, kurde, zarąbista. Każda bomba zastosowana podczas nawigacji daje 5 monet. To też fajne. Dodatkowa kulka lub relikt. Wziąłbym dodatkowe coiny. Tutaj szczerze... No nie wiem, czy to było sensowne. Dobra, może być lewo. Tam jeszcze mamy elitkę po drodze, jest fajnie. Dobra. No to co? Matrioszkulko! Jasno! To nie tak, że umrę teraz! Yeah! O kurde, belka, widzowie. To nie był dobry pomysł. Ajajaj. Majojajo. Jest super. 140 obrażeń muszę jeszcze zadać. O kurde, dobra, wystarczy. Koniec, już więcej bomb nie chcę. No nie. Ulecz HP i ulepszę Matrioszkulki. To był straszny pomysł, widzowie. O, dobra, 5 monet dodatkowe. Dobra, zarąbiście, dużo monet nafarmimy tymi bombami. Zaraz będę musiał tam pójść do nich. Dobra. Postaram się przeżyć, widzowie, postaram się przeżyć. Nie wiem, pokryta. Ale jakąś bombę byś akurat aktywował. Dobra. Kauczuk moment. No to tyle było ze mnie. O, jebło. Dobra, dobra, nie... To... O kurde, Bela Matrioszkulka, ja ją skipnę. Skipuję ją. I muszę rzucić teraz po prostu 44 obrażenia. Bez problemu, bez jakiegoś super wysadzania bomb. Na spokojnie, dobra, jedna bomba, jest okej, okay, jest okej. Okay. Leczymy się. Zdecydowanie po prostu się leczymy. Ulepszamy kulkę i lecimy dalej. Lecimy tutaj, żeby aktywować bombki, żeby dostać dodatkowe coiny. No i dobra. Pięknie. Dodatkowe coiniki siadły. Powiem przy chwilę jeszcze później. Albo wejdę tam po prostu na kanał. Usuń stykulet, usuń kamień poziomu drugiego. Rozbój w biały dzień. Publikuj. Zajebiste. Biorę to. Już, 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 czekaj, zaraz, zaraz kończę. Już tutaj mamy bossa. Już kończymy, kończymy. O nie, znowu ta. No to fajnie. Już, już kończę, już kończę. No nie, no kurde, serio, tak to będzie wyglądać. No dawaj, no odbij się jakoś sensownie, proszę. Kauczuk. No nie no. Teraz tu się wywalę i tyle ze mnie będzie. Runująca kulka może. Dawaj. 42. O kurde, strasznie wolno to idzie. Tutaj jest jeszcze resecik. No dramat. Ja no, zaraz tu zginę. Dobra, reset. Dobra. Teraz już powinno jakoś to pójść. Polecimy sobie tutaj. Okej. Okay. Spoko. 166. Czemu nie dostaję, kurde, żadnej bomby? Dawaj, no. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest bomba, jest bomba.
Ja tu zginę zaraz. No nie! Jak teraz rzucę bombę, to umrę. No nie, no to tak to się skończy. Serio. Co za głupota. Co za głupi boss. No nie, no. No i chuj po grze. Akurat musiał się odbić w bombę. No nie, no. Ja pierdolę, no równiutko z bombą umieram. Jakie gówno, co za gówniany boss. Co za gówniana elitka. Nie mogę. Dobra, tym akcentem kończymy odcinek. Elu.